Dobrze, szanowni państwo, bardzo proszę syntetycznie. Dzień dobry, proszę państwa, króciutko. Proszę pamiętać, że rozlewanie to jest nie tylko to, co my mówimy, że budujemy nowe mieszkania, nowe miejsca, ale pod to trzeba podciągnąć całą infrastrukturę techniczną i całą infrastrukturę społeczną. I później ponosić koszty każdego dnia na walki i rad na bardzo. Ponosić koszty tak samo utrzymania. To proszę pamiętać, że zgodnie z ustawą o szkolnictwie, ale proszę pamiętać, nie chciałbym się wspomnieć. Dzieci w pewnym wieku mogą chodzić na piechotę do 3 km, a w innym miejscu do 5 km. W budżecie 2 miliony to wpłacamy. Sprawa wygląda w ten sposób, że albo mamy zapewnić transport po wysiłku odległości, to nie ustawa. Mamy zapewnić transport, albo zapłacić rodzicom za dowozy z dzieci. Następna sprawa jaka jest? Pięta, robimy takie przymiarki i od lat to staramy się na bieżąco analizować. No, w tej chwili to coraz bardziej zaczyna się kwotowo rozjeżdżać ostatnie miesiące. Jak państwo wiedzą, przyrost cen jest wstępnie geometryczny, ale w każdym bądź razie, gdybyśmy porównaliśmy coś, tak, zrobiliśmy taką analizę na szybko, no nie na szybko, tylko w dwóch wariantach. Że mamy tereny, które tylko do uzupełniamy i mamy tereny, które są praktycznie zurbanizowane wolne. Tak, wolne. I można powiedzieć, że wtedy koszt wolnych terenów będzie jak w stosunku do terenów, gdzie uzupełniamy jak 1 do 2,38, tylko jest jedna rzecz. Pani kierownik, sama zainteresowana wyszła do dziewięciu, my rozumiemy. Wiemy, że rozlewanie to koszty. Dobrze, pani przewodnicząca Wcisło i kończymy. Pani dyrektor, rozumiem, że uchwała w sprawie oceny aktualności skutków warunkowego gospodarowania przestrzennego miasta jest wyłącznie formalną prawą, tak? Który państwo spełniacie. Rozumiem. Cieszę się, że wzrost ma ilość procentowa uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, bo ona była niższa, prawda? Natomiast korzystając z okazji, że tutaj jesteśmy i rozmawiamy ogólnie o studium i o planie, chciałabym tylko nadmienić i przypomnieć, że w planie, w studium, które jest w drugim wyłożeniu, w którym zaplanowaliście państwo w dzielnicy Powiwona i Rybnik spalarnię zwierząt i grzebalnię, nie będzie przyzwolenia społecznego z tego co wiem i będą ogromne protesty społeczne. Więc żeby, że tak powiem, państwa praca nie poszła na marne, ja bardzo proszę pochylić się jeszcze raz nad tym zagadnieniem. Ja wiem, że to jest obowiązek gminy, który narzucił wojewoda, wszystko wiem. Natomiast nie w dzielnicy domów jednorodzinnych. Owszem, one są trochę oddalone, to nie są tereny zdegradowane, to są piękne, dużyste tereny, które w tej chwili są użytkowane przez rolników, bo tam rośnie pszenica, żyto i inne zboża. To nie jest absolutnie kopalnia piasku, tak jak słyszałam, to są wysokiej klasy grunty i to są piękne tereny przyrodnicze i bardzo proszę, żebyście państwo wzięli to pod uwagę. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Poddaję projekt pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do kolejnego punktu, którego numer to 22. I tutaj mamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część druga, Orka na Hermańskiej, Zarzeszy, druk numer 1494-1. I tutaj znowu zadam pytanie, czy państwo radni uważają, że któraś z 309 uwag wymaga szczególnego pochylenia się i rozpatrzenia indywidualnie? Jeśli nie, zaproponuję zamieszczenie uwag. Czy komisja zapoznała się z uwagami zawartymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały i pozytywnie opiniuje sposób ich rozpatrzenia zgodnie z propozycją prezydenta miasta? I tym samym
samym przechodzimy do rozpatrzenia i zaopiniowania uwag. Kto z Państwa radnych jest za takim zapisem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. I przechodzimy do kolejnego głosowania. Tym razem już do zaopiniowania całościowego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Ile tam mieszkań powstanie? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ale ja... Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Państwo z PiS-u są przeciwko budownictwu wielorodzinnemu w naszym mieście. Chcecie budować mieszkanie plus, a jesteście przeciwko budowie domów jednorodzinnych i bloków wielorodzinnych? Ale ja zadałem, mogę pani odpowiedzieć? Niech pani będzie świadoma, że pani nie imputuje i nie wymusza na radnie uchwały odnośnie 300 wniosków. Bo to, że wy chcecie tak przeprowadzić 300 na raz i klasę chcecie, proszę bardzo. Natomiast ja uważam, że wszystkie wnioski oddzielnie powinny być przeprowadzone. Dziękuję bardzo, Ile powstanie mieszkań na... W jakim punkcie? 340 mieszkań. 340 mieszkań. Nowych mieszkań. Dobrze, czy pan radny jest satysfakcjonowany odpowiedzią? Tak. Dziękuję. Chciałbym zapytać, czy te mieszkania będą miały zabezpieczone... Jesteśmy po głosowaniu. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jaki jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem. Bo tu jest, to pójdzie szafirowa, jest zapytanie, tu zapytanie i zapytam, nie jesteśmy przeciwko. Pani Marta, nie jesteśmy przeciwko, ale jesteśmy za rozsądnym, tak, za rozsądnym deweloperstwem. Dziękuję bardzo. Dobrze mówię, pani prezydent. Ale nie da się pracować w tej chwili. Jesteśmy przegłosowani, mówcie, a tutaj jakieś dyskusje. Szanowni Państwo, zadają nie do pani, tylko do dyrektora. Pani może być przygotowana. Pytania radni zadają w odpowiednim porządku, po zgłoszeniu się do głosu. A jak jest zamknięty punkt, to gadanie pana radnego Dariusza Jeziora jest torpedowaniem i przeszkadzaniem w prowadzeniu komisji. Niczym innym. Dezorganizowanie pracy. Dobra. Ale wy tak szybko lecicie, że ja nie mam czasu zadać pytania. Panie Jacek, trzeba być przypomnieniem. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 1016 /63/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących władzę gminy Lublin. Druk numer 1456-1. Czy są pytania? Bardzo proszę. Bardzo proszę pana Daniela. Ja czytałam wszystkie. Przy jakiej to ulicy? Na Odlewniczej. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Dogadali się inaczej troszkę. Okay. Dobra, jest. Jesteśmy za. Jeśli nie ma więcej pytań, to tutaj głosowanie. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin położonego w budynku przy ulicy Lubartowskiej 24, druk nr 1456. Ja mam pytania. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Pani dyrektor, nie mam tego projektu, ale czytałam i wiem. Jest stosowana w Lublinie praktyka, to bardziej może także Zarząd Nieruchomości Komunalnych, wyrażania zgody miasta później na odnajem powierzchni, które miasto wcześniej, my uchwałą Rady dajemy taką zgodę. I ja bardzo proszę, ostatnio również nie otrzymałam, bo myślę, że nie powinno to być tajemnicą, idę później podmiot, który wynajmuje, czy to jest osoba fizyczna, czy przedsiębiorca, uzyskuje z wynajmu, z podnajmu części lokalu. Dlaczego tego nie robi miasto bądź zarząd? Bo może być tak, że osoby, że przedsiębiorcy bądź
osobie fizycznej my wyrażamy zgodę i ona może nawet na tym zarabiać. No, nie, na nie. Ale nie rozumiesz dalej. My wyrażamy zgodę, a on podnajmuje na przykład na inne. Więc czy w ogóle jest to prawnie dopuszczalne, żeby taka procedura była uprawiana? Jest to kwestia konstrukcji umowy. Słucham? Kwestia konstrukcji umowy z każdym najemcą. Ale czy jest to w porządku, że powinniśmy się zgadzać? Prawnie dopuszczalne. Za to podnajmowano powierzchnię, płaci wyższy czynsz. No płaci wyższy czynsz. Ale czy płaci taki, jak on podnajmuje? No właśnie, proszę Państwa, a ja bym chciała jednak... To nie chodzi o to, podobnie było niedawno na Krakowskim. Czy przypadkiem nie jest tak, że osoby, które wynajmują od miasta, podnajmując później nie mają, krótko mówiąc, za darmo lokalu? Jest to możliwe. Ja chcę wiedzieć, w przypadku tym i tym poprzednim pani dyrektor mi nie dała odpowiedzi, a miała mieć, ile później zapłacę. Tym bardziej, że jest to komercja, proszę Państwa. Na okrągło ogłasza się Szkoła Języków, to jest przy Krakowskim, podobnie i tutaj. Sprawa w mojej ocenie powinna być jasna. Czy miasto prawie za darmo nie oddaje swoich nieruchomości? Komuś uprzywilejowanemu jeszcze stanu. Najemca nie wynajmującego. I zdarzy się tak, droga koleżanko, że wynajmuje przedsiębiorca lokal, na przykład pod branżę spożywczą i obok w tym samym lokalu podnajmuje pod salonik piekarniczy. Sam salonik piekarniczy by nie wynajął, bo to dla niego za duży koszt. To jest po prostu kooperacja, a kwestia zapisów umowy między podmiotami gospodarczymi jest tajemnicą handlową. Więc mamy do wyboru. Albo niech lokale stoją pusto, albo niech, że tak powiem, przedsiębiorcy starają się rozłożyć te koszty, bo to jest kwestia też rozkładania kosztów, które ponosi przedsiębiorca. Mało tego, muszę przyznać z przykrością, że część lokali naszych jest w złym stanie technicznym i ci najemcy remontują je, ponosząc nakłady na lokal. Potem chcą część nakładów odzyskać, nie odzyskują ich od miasta, bo miasto nie zwraca nakładów, więc odzyskują je pośrednio w czynszu, który wynajmą. Jedno zdanie powiem. Nie to, co pani Marta Wcisła powiedziała, ja wnioskuję z tego, że miasto bardzo źle zarządza lokalami, że nie potrafi zarobić. To jest jasne wytłumaczenie, dostałem teraz, więc ja Państwa proszę, ZNK tyle ludzi zatrudnia, że proszę rozliczać z wykonywania obowiązków. Jeżeli Zarząd Nieruchomości Komunalnych ma obowiązek remontować i utrzymywać, to niech te lokale utrzymuje, a nie będzie podnajmował, wynajmował. A jak nie mamy menedżerów, proszę zatrudnić menedżerów tam. Proszę pana, Ja chcę tylko powiedzieć jedno zdanie. Jeżeli miasto dostosowywałoby lokale do potrzeb wynajmujących, czyli na przykład kładło kafelki na stoisku mięsnym, to by było marnotrawstwo. Wynajmujący ma obowiązek dostosować sobie lokal. I te nakłady składa. ZNK ma lokale mieszkalne. Panie Rady, nie jesteśmy w tej chwili. Ja o tym mówiłem. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, może Pani Dyrektor zapomnieć, kończymy ten moment. Pani Dyrektor, dlaczego ja o tym mówię? Otóż działam również w organizacjach pozarządowych i wiele dyskusji przekroczyło się w sprawie właśnie braku i wysokich cen
za lokale na działalność charytatywną i my płacimy, proszę Państwa, my płacimy za te koszty, tak jak przedsiębiorca prawie na komercję. I teraz pytam, bo często jest tak, że organizacje pozarządowe korzystają z niewielkich dotacji i teraz na równi traktowanie komercji i organizacji w mojej ocenie nie jest właściwe. I dlatego wiem w przypadku jednej z wcześniej przedstawionych propozycji 6 zł ileś to jest naprawdę dyrektor zarządu nieruchomości komunalnych wice. Nie dyrektor, już parę lat temu, 3 czy 4, mówił, że to jest cena minimalna, w ogóle możliwa, jaka może być najniższa. Ja po 4 latach słyszę, że nadal za 6 zł komercyjnie wyrażamy zgodę na wynajem. Dobrze, dziękuję panie dyrektorze. Jedno zdanie bardzo proszę, kończąc. Dobrze. Cześć. To prawda. Dokładamy takiej starannością, aby znaleźć im lokal, chociaż staramy się, by nie były to lokale najbardziej jakby spodliwych czy handlowych miejscach. Chciałabym też zwrócić uwagę, że gmina Lublin, w ogóle gminy i samorządy nie są komercją, nie powinniśmy być tylko nastawieni na zysk, ale również na to, żeby ludziom pomóc, na przedsiębiorcom, szczególnie drogom. One zasługują na pomoc, bo czasem nie potrafią, nie znajdą na rynku za 50 czy 70 zł. Pewnie takie czasze też mamy, ale te nasze lokale czasem takie dosyć dosyć delikatne, tak? Czy niezbyt położone w korzystnych miejscach, no warto udostępnić im też na mniejsze pieniądze, ale po warunkiem, że przynajmniej to będą dokładami, to czy stare zwykle robić. Ja tylko pani dyrektor, ja tylko chciałam zapytać, organizacje pozarządowe, które mają statut OPP, są zwolnione z podatku od nieruchomości? No akurat tego nie wiem, ale nie chciałam się w tym zakresie wypowiadać, natomiast na pewno szukamy zawsze lokali, zawsze staramy się, by te stawki były preferencyjne, ale nie mniejsze niż koszt lokalu. I naprawdę to jest, ten koszt jest różny. Ale on jest wyliczony przez zarząd nieruchomości. Ale ja to dobrze, dziękuję bardzo. To są minimum. Szanowni Państwo, przypominam, w jakim jesteśmy punkcie. Momencik, oddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Tak na marginesie chciałbym, żeby panie radne mówiły o księżu pasującym przez organizacje pozarządowe, bo rada, chciałem państwa radnym informować, że Rada Działalności Pożytku Publicznego to już 3 lata pracuje nad jakimś właśnie programem, regulaminem czy jakimś zapisem w zasadach wynajmu lokali komunalnych organizacjom pozarządowym, żeby jakoś ujednolicić, żeby odciążyć organizację, bo no, zdarzają się takie przypadki, gdzie nawet organizacje pozarządowe płacą czynsz na poziomie identycznym co przedsiębiorstwa komercyjne. Więc jest pomysł na to, żeby to obniżyć do takiego poziomu fajnego na organizacji. Dobrze, dziękuję za to. Dlatego przyjęto do kolejnej dyskusji o rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie najmu autorytetowego stanowiącego własność gminy Lublin położonej w Lublinie przy ulicy Głosowej Mieczykowej, druk nr 1458, kwestia 1. Czy są jakieś pytania? Czy nie? Przepraszam, przejęzyczyłam się, wyraźnie zgody na sprzedaż, tak? Czy są jakieś pytania w związku z tym projektem uchwały? Ja mam, bardzo proszę. Pani dyrektor, czy o sprzedaż lokali ubiegają się obecni najemcy, czy to nie, jest... To jest działka, to jest... Czy to idzie na podstawie operatu szacunkowego, przetargu nieograniczonego? Tak. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w wyrażenie zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin w budynku przy ulicy Krakowskiej przy 239. Druk nr 1459 kreska 1. Są pytania? Na jakim poziomie? To lecę czynsz? Nie. To jest na księgarni. Jasne. Jeśli nie ma więcej pytań, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję bardzo.
bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpoczęcie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym w gminie Lublin położonej w gminie Przylicy Krakowskiej przy 240, druk 1469-1. Czy są pytania? Jeśli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 756/30/2013 miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bystrzyca Spółka Gazowa Lublin, druk nr 1475. Czy są pytania? Przejdźmy zatem do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin położonej w gminie Przyłku-Łaskiej 14/1471. Czy są pytania? Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję serdecznie. Kolejny punkt to uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w gminie Przyłku Ceramicznej 9 stanowiącej własność gminy Lublin położonej w 14/1471. Czy są pytania? Przejdźmy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gminy Lublin, druk nr 1479-1. Czy są pytania? Jeśli nie, przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Tak jest. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w gminie Brejny Puławskiej oraz alei generała Władysława Sikorskiego, druk nr 1482-1. Czy są pytania? Ja mam. Bardzo proszę. Ja proszę o kilka zdań na przykład. Przepraszam, tego że mówiłam gdzieś w tej nieruchomości. Nie, nie, to druk 1482-1. Sikorska to jest punkt 34. No tak, później jeszcze wrócimy do 33. Właśnie, bo chyba, że swój przekrótek. Dlatego mi się skupiło. Projekt uchwały proponuje wyrażenie przez Państwa radnych sprzedaż, zgody na sprzedaż nieruchomości gminy Lublin, które są wyszczególnione tutaj w załączniku nr 1 do uchwały. Są to działki leżące pomiędzy ulicą Puławską a Sikorskiego i tam została wydana na wniosek Wydziału WZK na budownictwo wielorodzinne. Czyli jako miasto chcemy to sprzedać z WZK, tak? Na podstawie przetargu nieograniczonego. Dobrze, kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przeciw. Jeden wstrzymujący, jeden przeciw. Wrócimy do punktu 33. Rozpoczęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 772/31/2013 w gminie Lublin z dnia 23 maja 2013 w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin położonej w ulicy Rokickiej, gmina Lubardo, druk 1480/1. Pytania jakie są? Czy to na chodnik? To jest związek komunalny gminy Lubardowskiej. My już jesteśmy na tym terenie za Państwa zgodą, ale teraz po realizacji tej inwestycji tam nastąpiły zmiany powierzchni, działek i jak trzeba to skorygować. Dziękuję. Nie chciałam się składać ile razy. Dobrze, kto jest za? Bo parę metrów jest różnica. Bardzo dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 35. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprawę części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin położonej w gminie przy alei generała Sikorskiego, druk 1483/1. Czy są jakieś łączność? To jest obok nieruchomości, które Pani wcześniej głosowała, tylko tu jest sprzedaż na wniosek GMP. To tam takie kawałki na GMP, co trzy. Jasne. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Bo tam w środku takie są kawałeczki. Dziękuję pięknie jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 36. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącej własność gminy Lublin położonego w budynku przy ulicy Jezuickiej 4, druk 1484/1. Pytania? Tak, ja mam pytanie. Jezuicka już? To jest na rzecz Fundacji Szczęśliwej Dzieci. Kto z Państwa radnych jest za Fundacją Szczęśliwej Dzieci z pozytywnym rozpatrzeniem? Dziękuję bardzo jednogłośnie.
Przechodzimy do kolejnego punktu. 37. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lublin położonego w budynku przy ulicy Motorowej 2, druk 1485. Pytania? Bardzo proszę. Pani dyrektor, można odpowiedzieć komu? Można dowiedzieć zapytania. Kolejna umowa o umowie zawartej. Kontynuacja. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym rozpatrzeniem? Dziękuję jednogłośnie. Kolejny punkt to punkt 38. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę albo użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność gminy Lublin, druk 1486. Czy są pytania? Szkody. Nie ma pytań. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Dziękuję bardzo jednogłośnie. I punkt 39. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w gminie przy Alei Kugosza oraz Stanisława Leszczyńskiego, druk 1487. Czy są pytania? Tak. Ja bardzo proszę. Ja chciałabym kilka słów od Pani Dyrektora na temat sprzedaży. Pani spółka, która realizuje inwestycje w postaci budynku, który właściwie istnieje, wystąpiła o sprzedaż takich kawałeczków, części nieruchomości gminnych o powierzchni 30 metrów, 5 metrów i 102 metry, niezbędnych do, rozumiem, zakończenia tego, tej realizacji, tej inwestycji, podjęcia jakieś takie niezbędne urządzenia. Nie kosmos, nie przeciw. Przechodzimy do punktu 40. Budują, a później, żeby tam były opiniowanie projektu odwrotnie z uprawy wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ulicy Skibińskiej 21. Kto z Państwa, czy są jakieś pytania w związku z tym punktem? Proszę bardzo. To jest najem? Okej. Kto z Państwa radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Przechodzimy do ostatniego punktu, w jakim jest punkt sprawy wniesione. Czy mamy jakieś sprawy wniesione? Aha, w od razu do wiadomości pismo pana Jakubczaka, to wszystkie dokumenty z nichże i uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej obrad, kończy dzisiejszą komisję i tym samym informuję, że komisja przewodnicząca zaczyna się dosłownie za 5 minut. Przerwa higieniczna, 17:05 zaczynamy.